Daleko, na otwartym, spokojnym morzu, na horyzoncie pojawia się drobny punkt. Rośnie w miarę zbliżania się i już wkrótce można rozpoznać kształt statku. Jednak gdy spojrzeć przez lunetę, ciarki przechodzą po plecach. Łajba i ładunek wydają się być w dobrym stanie, lecz na pokładzie nie widać żywej duszy. To statek widmo, dryfujący o spale z prądem. To właśnie ujrzał kapitan Ellen Austin w roku 1881 i widok ten okazał się zwiastunem tragicznych wydarzeń, które nastąpiły. W grudniu poprzedniego roku 64-metrowy żaglowiec Ellen Austin wypłynął z portu w Liverpoolu w transatlantycki rejs do Nowego Jorku z grupą pasażerów pragnących w Nowym Świecie znaleźć lepsze życie. Aby nieco skrócić trasę, kapitan Griffin obrał kurs bezpośrednio na południowy zachód i kilka tygodni później statek wpłynął na Morze Sargasowe, wzbudzające u żeglarzy strach ze względu na silne prądy morskie połączone z flautą. Statek, złapany w jeden z tych prądów podczas groźnej ciszy, może dryfować zataczając koła, aż wyląduje w samym środku obszaru bez ruchu, niczym na morskiej pustyni, skąd prawie nie sposób się już wydostać. Co gorsza, w rejonie Morza Sargasowego znajduje się Trójkąt Bermudzki, który już w XIX wieku owiany był złą sławą jako centrum niewyjaśnionych zaginięć statków. Nic więc dziwnego, że członkowie załogi byli mocno zaniepokojeni. Ich obawy okazały się uzasadnione. Pewnego dnia wiatr ustał i Ellen Austin zaczął dryfować na flaucie. Na szczęście prowiantu było pod dostatkiem i póki co rejs nie miał opóźnienia. Kapitan Griffin przechadzał się po pokładzie, wydając rozkazy spokojnym, acz stanowczym głosem i zarówno załoga, jak i pasażerowie pokładali w nim pełne zaufanie. Nagle żeglarz w bocianim gnieździe obwieścił statek na horyzoncie. Rzeczywiście, gdy kapitan spojrzał we wskazanym kierunku, zobaczył niewielki szkuner poruszający się powoli w ich stronę. Dla doświadczonego oka kapitana wkrótce stało się jasne, że coś było nie tak. Sięgnął więc po swoją lunetę. Statek był w nienaruszonym stanie, ale pokład był całkowicie pusty. Porzucone statki nie były w tych czasach rzadkością na Oceanie Atlantyckim, podobnie jak piraci. Griffin wykazał się wyjątkową ostrożnością, czekając na rozwój sytuacji. Gdy po dwóch dniach na szkunerze nie zaobserwowano najdrobniejszej zmiany, kapitan postanowił wreszcie zadziałać. Wraz z kilkoma członkami załogi wszedł na pokład tajemniczego statku. Nie znaleźli ani żywej duszy. W ładowni trafili natomiast na cenny ładunek drzewa machoniowego. Po powrocie na Ellen Austin, Griffin wybrał kilku żeglarzy i polecił im, aby doprowadzili mniejszy statek do Nowego Jorku. Cała załoga była uradowana perspektywą czekającego na nich bogactwa. Gdy w końcu powiał wiatr, Ellen Austin podjął przerwaną podróż, tym razem w towarzystwie zdobycznego szkunera. Niedługo potem uderzył potężny sztorm, w trakcie którego żaglowce straciły ze sobą kontakt. Następne dni były nieustającą walką z wiatrem, deszczem i falami zalewającymi pokład. Gdy pogoda się poprawiła, Griffin zarządził poszukiwanie szkunera. Znaleźli go następnego dnia. Sztorm zmiótł go z kursu. Obwołali załogę szkunera, ale nie doczekali się odpowiedzi. Żeglarze wysłani w celu rozeznania sytuacji po powrocie mieli twarze blade z przerażenia. Cała załoga Pryzy zniknęła podczas sztormu. Kapitan nie miał zamiaru zostawiać na morzu cennego ładunku. Niechętnie żeglarze wykonali rozkaz i oba żaglowce kontynuowały rejs. Tym razem jednak trzymały się bardzo blisko siebie i w godzinach nocnych regularnie obie załogi biły w okrętowe dzwonki, aby zasygnalizować, że wszystko jest w porządku. Minęło w ten sposób kilka nocy i system dzwonków sprawdzał się niezawodnie. Jednak pewnego dnia na całą okolicę opadł płaszcz gęstej mgły, w której widoczność spadła niemal do zera. Statki trzymały się kursu i wcześniej niż zwykle zaczęły sygnalizować swoją obecność. Po zmroku mgła nie odpuszczała, ale w ustalonych odstępach czasu rozlegały się dzwonki. Aż nagle przestały. Kapitan zadzwonił raz i drugi. Bez odpowiedzi. Żeglarze rozpalili pochodnie i bacznie wpatrywali się w morze, ale nie byli w stanie nic dostrzec w szarych oparach poza relingiem statku. Tej nocy na Ellen Austin nikt nie spał. Cała załoga w napięciu oczekiwała na świt. Mgła podniosła się wraz z pierwszymi promieniami słońca i cała załoga wyległa na pokład, wciąż z nadzieją w sercach.
lecz gdy rozproszyły się ostatnie pasma mgły, ukazała im się gładka, spokojna, a przede wszystkim pusta powierzchnia oceanu. Schooner zniknął, a wraz z nim druga ekipa żeglarzy z Ellen Austin. Ostatni etap podróży do Nowego Jorku upłynął w grobowej ciszy. Po zawinięciu do portu pasażerowie w pośpiechu i bez pożegnania zeszli z pokładu. Był to ostatni rejs tego statku pod nazwą Ellen Austin. Tego samego roku żaglowiec został sprzedany niemieckiej firmie przewozowej i przechrzczony na Meta. Nikomu nie udało się odnaleźć bezimiennego szkunera ani żeglarzy. I to byłby koniec tej tajemniczej historii, gdyby nie jeden drobny szczegół. Nie ma w niej ani krzty prawdy. W rzeczywistości nie miało miejsca ani jedno z zagadkowych wydarzeń, które zostały przytoczone w powyższej relacji. Owszem, Ellen Austin wypłynął z Liverpoolu, kierując się na południowy zachód do Nowego Jorku pod komendą kapitana Griffina i faktycznie zabierał pasażerów na kontynent amerykański. Ale cała reszta jest już zmyślona. Przede wszystkim kurs przebiegał daleko na północ od Morza Sargasowego. Nie było najmniejszej potrzeby, aby tak mocno zbaczać z kursu, choć ze zachodu wiał silny wiatr i tak bardziej opłacało się płynąć pod ten wiatr, niż kierować się na południe. Ellen Austin nie zahaczył więc nawet o Morze Sargasowe, a co dopiero o Trójkąt Bermudzki. Po drugie, wielokrotnie już udowodniono, że teorie dotyczące zjawisk paranormalnych w tym rejonie to czysta fikcja. Całą tą aferę rozdmuchano w połowie XX wieku, podczas gdy wcześniej nikomu nie przyszło do głowy, żeby na mapie Bermudów rysować jakiś trójkąt. Zagadka trójkąta została spopularyzowana w powieściach science fiction i dołączyła do współczesnych mitów, pomimo iż rzekomych zagrożeń nie potwierdzają żadne poważne badania. XIX-wieczna załoga Ellen Austin nie była zatem świadoma istnienia czegoś takiego jak Trójkąt Bermudzki. Po trzecie, historia ta była opowiadana wielokrotnie przez miłośników tajemnic oraz w najróżniejszych publikacjach o wątpliwej wiarygodności, a każda kolejna wersja różniła się od poprzedniej. Po raz pierwszy można było o niej przeczytać w gazecie w roku 1906 i już wtedy podano błędną datę incydentu. Wiele lat później, w 1935, o historii wspomniano w audycji radiowej. Tym razem pomylono nazwiska kapitana, Baker zamiast Griffin, oraz datę, sierpień 81, kiedy to Ellen Austin został już przemianowany na Meta. Jak to bywa z legendami, ta również obrosła dodatkowymi szczegółami, jak choćby to, że trasa statku przebiegała z Londynu do Nowej Fundlandii, co było oczywiście bzdurą. Mit został ostatecznie obalony po dotarciu do archiwalnych dokumentów firmy ubezpieczeniowej Lloyd's of London, która prowadziła w tamtych czasach zapisy tras statków handlowych oraz emigracyjnych. W dokumencie można przeczytać, że w lutym 1881 Ellen Austin zakończył transatlantycki rejs do Nowego Jorku bez żadnych incydentów. Kapitan Griffin oświadczył w raporcie, że wszyscy członkowie załogi oraz pasażerowie zakończyli podróż cali i zdrowi. Rejs zajął ponad 2 miesiące, bowiem statek przez dłuższy czas zmagał się z zachodnim wiatrem, który pchał go z powrotem w kierunku starego kontynentu. Po drodze nie zdarzyło się nic wyjątkowego, był to zwyczajny, rutynowy rejs. Ciekawe, jak zareagowali uczestnicy podróży, gdy stała się ona po tylu latach nieodłączną częścią wydumanej legendy Trójkąta Bermudzkiego.